1500 osób z różnych części Polski i świata. Kilka dni zabawy i to, co dla nich najważniejsze. Bycie z samym sobą, innymi i Bogiem. W ukrytej pośrodku lasu dzielnicy Lublińca Kokotku rozpoczął się Festiwal Życia. To już 7. edycja tych nietypowych rekolekcji połączonych z wakacyjnym wypoczynkiem. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Magda Sincewicz. Rano było tu jeszcze całkiem spokojnie. Na pole namiotowe zaczęli zjeżdżać się pierwsi uczestnicy festiwalu, a na scenie trwały ostatnie próby. Wieczorem to miejsce będzie wyglądało już zupełnie inaczej, jak za poprzednich lat. Tydzień pod namiotami, koncerty, konferencje, bieg festiwalowicza, ekstremalne wydarzenie przez błoto, piasek, wodę i ten las. Oprócz tego warsztaty, codzienne msze święte, rozmowy w grupach dzielenia, wieczór uwielbienia, który jest jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu całego tygodnia. Bo na ten tydzień niektórzy czekają przez cały rok. Wiedzą, że spotka ich tu coś wyjątkowego. Przyjechaliśmy, żeby spędzić czas z jakimiś wspaniałymi ludźmi, przeżyć fajną przygodę i dobrze się bawić, pomodlić się z Bogiem. Dokładnie, żeby zbliżyć się mimo wszystko do Boga, ale też być w tej takiej naszej ekipie znajomych, gdzie możemy rzeczywiście wzrastać w wierze. I nie trzeba ich było do tego przekonywać. Chcieli tu przyjechać, no tutaj taka tradycja, akurat w naszej wspólnocie co roku jeździmy od samego początku, także no faktycznie jest to już taka marka. Wszyscy wiedzą, czym jest Festiwal Życia i chcą tutaj być. Jeśli ktoś nie wie, wystarczy, że obejrzy. Niektóre z wydarzeń są darmowe.